pierwsza w programie Republika po południu. Witam pierwszego z naszych gości. Tym gościem jest redaktor Łukasz Pacholski z tygodnika, miesięcznika Wojsko i Technika. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. O wojsku i o technice mówi się dużo w ostatnich dniach w związku z ważnymi decyzjami. W obszarze wojsk pancernych Leopardy 2 jadą na Ukrainę, czy też pojadą tam wkrótce. Zapadły ważne decyzje. Najpierw spojrzyjmy na to całe wydarzenie trochę od strony politycznej, mniej technicznej. Mówi się, krąży wśród komentatorów takie przekonanie, że Niemcy zostały w jakiś sposób zmuszone do zmiany swojego stanowiska. Pamiętamy jeszcze kilka dni temu stanowisko niemieckie: nie pozwalamy na to, aby wyprodukowane u nas czołgi jechały na Ukrainę i sami też niczego nie przekażemy. I mówi się też o tym, że oczywiście Stany są głównym rozgrywającym, ale że stanowisko Polski miało wpływ na tą zmianę decyzji Niemiec. Jakie jest pana zdanie w tej kwestii? Z całą pewnością presja międzynarodowa, pamiętajmy o tym, że deklaracje przekazania czołgów Leopard 2 na Ukrainę nie płynęły tylko z Polski, ale chociażby z Finlandii, czy też innych państw skandynawskich. Z całą pewnością głos Polski też tutaj był bardzo ważny. No i przede wszystkim kwestia, postawa Stanów Zjednoczonych. Amerykanie nie po raz pierwszy pokazują, że ich głos jest ważny w debacie europejskiej. Ich głos jest ważny, jeśli patrzymy na to, co dzieje się na kontynencie europejskim. Pamiętajmy o tym, że już kilka dni wcześniej niejako pierwszą jaskółką, jeśli chodzi o broń pancerną, była decyzja Londynu o przekazaniu 14 czołgów Challenger 2, więc jak najbardziej wszystko się wpisuje niejako w scenariusz świadczący o tym, że po prostu Niemcy byli postawieni pod ścianą, no i po prostu chcąc chociażby zachować twarz, kanclerz wydał zgodę na transfer tych czołgów. Tam była też swoista transakcja wiązana, przynajmniej można było takie wrażenie odnieść, gdzie Niemcy zaczęli w czasie tych negocjacji przepychanych mówić: no dobrze, zgodzimy się na nasze Leopardy, ale jeżeli wy, Amerykanie, dacie Abramsy. I Niemcy i Amerykanie powiedzieli: tak, rozważamy przekazanie Abramsów. Jaką rolę w tej całej sytuacji grała właśnie ta niemiecka postawa coś za coś? Halo, halo? No, mieliśmy połączenie, ale czekamy teraz ponownie na pana Łukasza Pacholskiego. W tym czasie możemy sobie obejrzeć w materiale prezentowanym, jak wygląda czołg Leopard 2. Nazewnictwo niemieckich maszyn pancernych nawiązuje wprost do tego, no niestety, niechlubnego z czasów II wojny światowej, gdzie nazwami wielkich kotów określano czołgi. Mamy już z powrotem połączenie z panem redaktorem Pacholskim. Halo, halo. Halo, halo, jestem. Powtórzę w skrócie pytanie. Swoista transakcja wiązana. Niemcy też w jakiś sposób starały się wymusić na Amerykanach ich deklarację o przekazaniu Abramsów i zdaje się, że skutecznie. Tak, jak najbardziej Amerykanie, co też widzieliśmy wczoraj, wkrótce po decyzji w Berlinie, także prezydent Joe Biden ogłosił przekazanie pierwszej partii 31 Abramsów i 8 pojazdów wsparcia technicznego. Więc jak najbardziej, mówimy tutaj o jednym batalionie pancernym w standardach ukraińskich, więc jak najbardziej widzimy, że oba państwa będą teraz skutecznie dostarczać, moim zdaniem, kolejne partie czołgów, gdyż pamiętajmy o tym, że nawet ta liczba około 200 czołgów, która jest deklarowana w ciągu ostatnich dni, czy to, prawda, Challengery, czy Abramsy, czy Leopardy z Niemiec oraz z innych państw europejskich, to będzie jedynie kropla w morzu. Tak naprawdę mówimy tutaj o około 200 pojazdach na tą chwilę, a potrzeby ukraińskie pewnie będą znacznie większe, tym bardziej i wobec spodziewanej ofensywy, która być może będzie miała miejsce na wiosnę. No właśnie, i pojawia się kolejne pytanie teraz, jak liczyć te dziesiątki czy setki czołgów według portalu Oryx, dość wiarygodnego źródła informacji, który na ogół swoje dane potrafi uzasadnić. Ukraińcy w całym zeszłym roku, nie licząc stycznia, utracili około
bodajże 600 czołgów bezpowrotnie zniszczonych bądź uszkodzonych w stopniu nie nadającym się na naprawy. Czyli widzimy, że te 200 czołgów, o których pan redaktor mówił, zachodnich, to nie jest nawet wyrównanie strat. Oczywiście te straty były wyrównywane przez cały zeszły rok, ale głównie czołgami posowieckimi, te 72 ściąganymi z różnych miejsc. Ale tutaj znów część ekspertów mówi, że tego nie można liczyć na zasadzie 1:1, że jeden Challenger, jeden Leopard 2, a zwłaszcza jeden Abrams, to nie jest dokładnie to samo, co jeden rosyjski czy nawet posowiecki T-72 czy T-80, nawet zmodernizowany. Jak by pan się ustosunkował właśnie do tych przeliczników? Jak najbardziej. Pamiętajmy o tym, że już od wielu lat filozofia państw NATO zakładała jakość, a nie ilość, więc widzieliśmy to na przykładzie konfliktu na Ukrainie, gdzie w pierwszej kolejności państwa zachodnie dostarczyły systemy artyleryjskie, chociażby Kraby, chociażby Panzerhaubice 2000 czy wyrzutnie HIMARS. Jak się okazało, niewielkie ilości tych pojazdów bojowych pokazały, że górują jakościowo nad tym, co mają Rosjanie, czy to pod względem zasięgu ognia, precyzji ognia, czy też możliwości szybszego przeładowania. To wszystko spowodowało, że Ukraińcy momentami zaczęli uzyskiwać przewagę jakościową w zakresie artylerii. Wcześniej Amerykanie chociażby dostarczyli ponad 100 holowanych haubic M777, które także skutecznie potrafiły zatrzymać postępy sił rosyjskich w określonych miejscach frontu. Więc jak najbardziej ta filozofia teraz przechodzi na wojska pancerne, gdzie dostawy czołgów zachodnich, które posiadają skuteczny pancerz, które posiadają bardzo wyrafinowany system kierowania ogniem, które potrafią zwalczać czołgi na dystansach powyżej 2 km, to wszystko może zaowocować tym, że wojska pancerne, ukraińskie wojska pancerne także uzyskają przewagę jakościową nad tym, co mają Rosjanie. Ale z drugiej strony sceptycy mówią tak, przekazanie czołgów to nie wszystko. To nawet nie jest początek, bo te czołgi po pierwsze potrzebują zgranych załóg, wyszkolonych i zgranych, potrzebują systemu łączności, który będzie wprzęgnięty w system łączności sił zbrojnych Ukrainy, potrzebują całego parku remontowo-naprawczego i wyszkolonych specjalistów w tym zakresie, potrzebują dostaw części, dostaw amunicji, a przekazanie kilkunastu, kilkudziesięciu czołgów to jest na razie tylko pewien problem dla kwatermistrzów armii ukraińskiej. I że nie da się tego całego zaplecza niezbędnego do obsługi batalionu czy brygady pancernej tak szybko wyszkolić, przygotować. Jakby pan się odniósł z kolei do tych wątpliwości? No jak najbardziej są to bardzo konstruktywne wątpliwości. Pamiętajmy o tym, że sami Niemcy twierdzą, że dostawy Leopardów na Ukrainę rozpoczną się w ciągu najwcześniej 2 miesięcy. Kwestia dostaw Abramsów to także śpiew przyszłości. Zarówno Abramsy, jak i Leopardy potrzebują zaplecza logistycznego. Nie bez przyczyny Amerykanie wraz z 31 Abramsami dostarczą 8 pojazdów wsparcia technicznego, a więc pojazdów holowniczych, jeżdżących dźwigów, które mają pomóc w utrzymaniu sprawności tych czołgów, więc jak najbardziej ten proces będzie trwał. Pamiętajmy o tym, co było na początku historii armatohaubic Panzerhaubice 2000, które trafiły na Ukrainę. Początkowo także strona ukraińska miała bardzo duże problemy, aby przeszkolić załogi, aby stworzyć chociażby podstawowy system logistyczny i system remontowy. Wielu z nas słyszało historię o tym, że te armatohaubice są niesprawne albo potrzebują remontów części. Częściowo te remonty były prowadzone na Litwie. Obecnie coraz bardziej dochodzą do nas pozytywne sygnały o tym, jak ocena tej broni rośnie w oczach wojsk ukraińskich. Wiemy, że kolejne państwa dostarczają Panzerhaubice 2000, chociażby Włosi. Więc moim zdaniem także w przypadku czołgów początkowo będziemy pewnie świadkami procesu tutaj szkolenia na polu walki, gdzie te czołgi będą
odnosić mniej lub większe uszkodzenia, będą pojawiać się jakieś defekty techniczne, trudne do opanowania przez Ukraińców. Natomiast z biegiem czasu, wraz ze wzrostem poziomu umiejętności ukraińskich żołnierzy, te czołgi będą jeszcze lepiej funkcjonować niż na początku. Będziemy się temu wszystkiemu bardzo uważnie przyglądać, gdyż niestety nic nie zapowiada rychłego końca wojny. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za przyjęcie zaproszenia do naszego programu. Łukasz Pocholski, Wojsko i Technika, był moim i państwa gościem. Kłaniam się. Do widzenia. A już za chwilę moje miejsce w studiu zajmie Michał Trześniewski, który przekaże państwu najważniejsze informacje z kraju i ze świata.